Echo. Halo, 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 dzień dobry. Witamy tutaj pana Artura z Polski. Przyjechał do Artura Głowackiego. Jest bardzo zbulwersowany, ponieważ stanął na parkingu, rozwiózł ludzi do pracy i przyjechała policja go skontrolować. No, panie Arturze, oddaję panu mikrofon. Co pan ma do powiedzenia? O, co mam do powiedzenia? No nic, bo zbulwersowany. Kurczę, w Holandii stale, a to był mały CPN. Mały CPN i to taki mały z tyłu parking był. No. Ale wszystko było oświetlone, kamery były fajnie. I ten, no i co? Chyba było zgłoszenie z jakiegoś placu, bo od razu trzy radiowozy, nie? Aha. Za klamkę zaczęli szarpać. Ja pierdzielę, poważnie? No, naprawdę, co jest Co za grane? Zgnoje, no co za gnoje, no. Chwileczkę, chwileczkę. A co ty to robisz? Ja mówię, stoję, odpoczywam, przerwę sobie robię. Jaką przerwę? A kto ty jesteś? Polak mały. No dokładnie. No. Kto ja jestem? Mówię, jestem kierowcą, mówię, rozwiozą ludzi, przywiozą ludzi wam do pracy, bo tak, nie macie komu tak, nie ma kto bo to leniuchy śmierdziele. Wy nie chcecie pracować, przywiozą wam ludzi z Polski do pracy. Aha. A teraz sobie odpocznę pół godziny, czy mogę? Stoi tak się na mnie patrzy. Aha, to ja już rozumiem. Tak, możesz. No. Ja wie, ile mogę stać? Pół godziny, 20 minut, czy mogę całą noc? No, rozumiem. No, to jest prywatny plac, się okazuje, że gdzieś jakiś tam prywatny plac, ktoś tam zgłosił, bo samochody ma w komisie. I zaraz zgłosił na kamerach, widział, że Polak podjechał. A. Tak, i powiedział, że był zgłoszenie, dlatego nic są tutaj. A, zobacz, jak nas szybko podpierdalają, konfidenci. No? Konfidenci. Proszę prowadzić rozmowę, ja nie przeszkadzam. Nie, to nie muszę odbierać. Nie, nie możesz pan tego odbierać. Nie. Rozumiem, kredyty gonią. Kredyty. Komary. A mówiłem, że pan, żeby pan nie brał frankowych, nie? A teraz pan wziął polskie kredyty i też was ściga mafia, prawda? Niestety tak jest. No. No dobrze. TVAG, AG wpiszcie w Google. Wystarczy wpisać Artur Głowacki i wszystko wam wyskoczy. Jeżeli chcecie zareklamować ten film, bo coś wam się nie podoba, dzwońcie na numer 661 03 i 4 ósemki. Do następnego programu.